Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Trzy turnieje składają się na cykl Banda Club Open. W pierwszych zawodach w lipcu na starcie zameldowało się prawie 100 graczy. Teraz wystartuje nieco mniejsza liczba. Zmagania zakończą się w grudniu. Do wygrania w każdym z turniejów sporo pieniędzy. Banda Club Open jest to teraz jeden z cyklu naszego turnieju. Na cały cykl składają się trzy turnieje. Jest to już druga rywalizacja, w której zagra ponad 60 zawodników z całej Polski i na pewno nie zabraknie ścisłej czołówki. Zapisy do zawodu wciąż trwają, można się zgłaszać. Co ważne, to impreza dla wszystkich, nie trzeba być zawodowcem. Wydłużyliśmy zapisy do dnia zawodów, czyli do soboty, do 9:30. Każdy, kto przyjdzie do klubu, opłaci wpisowe sędziemu, ma prawo startu w tych zawodach. Turniej jest turniejem otwartym, czyli jest dla każdego. W turnieju jest dosyć wysoka pula finansowa, bo wynosi 10 tysięcy złotych. I co do frekwencji, no nie ukrywam, że myśleliśmy, że będzie ona wyższa. W pierwszym turnieju zagrało 92 zawodników, teraz troszeczkę mniej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Generalnie dostaliśmy same pochwały co do pierwszych zawodów. Może początek roku szkolnego, może akurat ten termin nie wszystkim odpowiadał. Banda Club się rozwija, sporo imprez już się w Sky Tower odbyło, kolejne wyzwania przed klubem. Na pewno nie będą zwalniać tempa w organizacji kolejnych zmagań. Tych turniej możemy powiedzieć, że mam na koncie troszeczkę, bo organizowaliśmy Mistrzostwa Polski, organizowaliśmy eliminacje do imprez zagranicznych, mieliśmy dużo turniejów amatorskich, mamy szkółki, ale ja jestem w tej branży już kilkanaście lat, więc tych turniejów troszeczkę zorganizowałem. Oczywiście każdy turniej jest dodatkowym doświadczeniem. Cały czas nas to wzmacnia, cały czas daje nam to dodatkową wiedzę. A tak jak powiedziałem już wcześniej, no Banda Club jest wyjątkowym obiektem, ponieważ zaopatrzony jest tutaj jeszcze dodatkowo w sprzęt, który daje nam szerokie horyzonty i możliwości. W ten weekend zmagania Banda Club Open, za tydzień kolejny z turniejów PORS. Wtedy do akcji przystąpią już zawodowcy. Szczegóły dotyczące działalności klubu można znaleźć na stronie Banda Club. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl